dzisiaj mamy okazję w Urbanowicach, województwo polskie, pokazywać po raz pierwszy naszego polskiego robota, który pracuje z opryskiwaczem. Jest to robot, który umożliwia autonomiczną jazdę i autonomiczny oprysk na polu. Oczywiście ten robot może pracować z różnymi narzędziami. Jest dedykowany tutaj głównie do uprawy kukurydzy, czyli poprzez siew, siewnikiem sześciopunktowym z nawożeniem. Drugim, to jest pierwszy jakby jeden z etapów. Drugim etapem jest pielenie mechaniczne, czyli mówimy tutaj o ekologicznej uprawie. I tutaj ten pielnik jest wyposażony w narzędzia, które umożliwia pielenie i w rzędach, i między roślinami kukurydzy. Umożliwia też w tej wersji selektywny oprysk, czyli poprzez tego, że są kamery, spektrometry, wiemy, w jakim miejscu znajduje się kwas. Robot korzysta ze swojej bazy kwasu, które ma wgrane, i punktowo pryska tylko w te miejsca, gdzie mamy tutaj tego różne rodzaje rośliny, niekoniecznie nam potrzebne w tej uprawie. Trzecim narzędziem, tak jak tutaj dzisiaj widzimy, i to jest premiera, to jest opryskiwacz zamontowany na tym robocie. I tak jak mówiłem, może to pracować w trybie autonomicznym, cały czas na polu, także no dzisiaj wiemy, że borykamy się z ludźmi do pracy, te zabiegi muszą być zrobione w określonym czasie i widzimy, że tendencja jest coraz większa w takie maszyny i duże gospodarstwa już zaczynają testować, kupują i na przyszłość myślą o takich rozwiązaniach.